Absolutnie większa część sporu z SKE była generowana przez polityków Michał Dworczyk OKP. Absolutnie większa część tego sporu była wygenerowana przez polityków. Absolutnie większa część tego sporu była wygenerowana w sposób polityczny przez polityków i nie miało to wszystko osadzenia w traktatach czy ramach prawnych, na których opiera się Unia Europejska, mówił w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk. Pytany OKPO. W ubiegły czwartek Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN, czego oczekuje Komisja Europejska w związku z decyzją CUE. W środę nowelizacją zajmował się Senat, który przyjął nowelizację jednogłośnie. Do ustawy zaproponował jednocześnie blisko 30 poprawek, wypracowanych na posiedzeniu Senackich komisji. Teraz decyzję w sprawie tych poprawek będzie musiał podjąć Sejm. W czwartek w Warszawie szefowakę Ursula von der Leyen podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim ma ogłosić zatwierdzenie polskiego krajowego planu odbudowy. O tym, że pozostał zaakceptowany przez KEP, poinformował w środę unijny komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni. Dworczyk pytany w RMF FM, czy akceptacja jak poznacza koniec sporu z Brukselą, stwierdził, że bardzo by tego chciał. Absolutnie większa część tego sporu była wygenerowana w sposób polityczny przez polityków i nie miało to wszystko osadzenia w traktatach czy ramach prawnych, na których opiera się Unia Europejska, mówił. Wierzę, że ta dramatyczna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, związana z wojną na Ukrainie, doprowadzi do tego, że skupimy się na rzeczach naprawdę ważnych, że będziemy działać w ramach obowiązującego prawa i że nie będzie więcej tego rodzaju sytuacji, zaznaczył dworczyk. Na uwagę że dwóch unijnych komisarzy było przeciwnych akceptacji KPO szef KPRM wskazał, że jednym z nich był wiceszef Franz Timmermans, który jak mówił, jest skrajnie zideologizowany. Komisarz unijny, który absolutnie przekracza zasady i ramy, w których komisarz powinien funkcjonować. Jest to polityk, który angażuje się w spory wewnętrzne, wspierając określone formacje polityczne, między innymi w Polsce. Mówię o wsparciu dla opozycji tego polityka mówił dworczyk. Pytany o poprawki do ustawy zaproponowane przez Senat, powiedział, że z tego co wie, są tam poprawki, które idą w poprzek polskiej konstytucji. W związku z tym traktuje to jako element jakiejś politycznej wojny. Mam nadzieję, że żadnych nowych przeszkód, nowych problemów w relacjach z Unia Europejska, przynajmniej w tym obszarze nie będzie. Zobowiązaliśmy się do zrealizowania pewnych warunków, dotrzymamy słowa, bo staramy się zawsze jako formacja polityczna tego słowa dotrzymywać. W związku z tym wywiążemy się również tych kamieni milowych, do których się zobowiązaliśmy, podkreślił. Szef KPRM został też zapytany o doniesienia, że, choć na szczycie Unii Europejska w Brukseli 27 przywódców państw członkowskich przyjęło polityczne porozumienie o wdrożeniu szóstego pakietu sankcji wobec Rosji, który zakłada embargo na ropę, to jednak w środę podczas sprawnych uzgodnień restrykcji Węgry ponownie je zablokowały, przedstawiając kolejne oczekiwania. Premier Węgier, Wiktor Orban, przyjął te rozwiązania, które w szóstym pakiecie są zaproponowane i najwyraźniej zaszły jakieś nowe okoliczności, że ambasador węgierski podjął takie, a nie inne decyzje. Jestem zdumiony i jest to negatywne zdumienie tym, co się zdarzyło. Wierzę, że deklaracje, które złożył premier Orban, zostaną zrealizowane, a żadni niżsi urzędnicy węgierscy nie będą ich blokować, mówił Dworczyk.